Dzień dobry, Dominika Ciosicz, Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik.pl. Witam eurodeputowanych, pan Marek Jurek i pan Bogdan Strojewski. Będziemy rozmawiać oczywiście o tym, co się wydarzyło w Paryżu, o tym, co będzie po tym zamachu, po tej serii zamachów w Paryżu. Ale zaczęłabym od tego, czy panowie się czuły bezpiecznie w Brukseli? Ja się czuję bezpiecznie, patrząc zwłaszcza na losy polityków mojej formacji w Polsce. Trochę żartuję, ale wczoraj byłem na długim spacerze w centrum miasta i muszę powiedzieć, że widząc i żołnierzy, i policję, i stacjonujące także pojedyncze i ustawione w szeregu samochody, wyczuwa się to zagrożenie, które wyczuwają po prostu mieszkańcy Brukseli, którzy tutaj na co dzień mieszkają. Trzeba pamiętać, że Bruksela jest w 20% miastem właśnie społeczności, która wydaje dosyć dużą ilość terrorystów. W związku z tym oni z jednej strony się odcinają, muzułmańskie, oni się od tych terrorystów przeważnie odcinają, ale też te sympatie od czasu do czasu się pojawiają. Tą atmosferę tu łatwo jednak wyczuć. Belgowie czują się bezpiecznie, jak widzą wojsko na ulicach, dlatego że od wielu tygodni w Brukseli są małe patrole wojskowe, no są wszędzie, tutaj na dole, na esplanadzie. Natomiast czy parlament jest bezpieczny, to ja wcale nie jestem pewien, czy to jest miejsce bezpieczne, tu gdzie jesteśmy. Dlatego że ja byłem świadkiem, akurat wtedy chodziło o przeciwników ISIS, bo Kurdowie mieli demonstrację na placu Luksemburskim, domagając się interwencji od Zachodu w obronie Kurdystanu, ale w którymś momencie ktoś wpadł na pomysł, że idziemy do parlamentu i oni takim frontem, widziałem tam z góry jak to forsowano, no wpadli po prostu do parlamentu, przedostali się tutaj. No i oczywiście oni byli nastawieni tylko na to, żeby zwrócić uwagę na swój problem, na sytuację w ogóle Kurdystanu i tak dalej. Natomiast gdyby ci ludzie byli agresywni, gdyby to była agresywna manifestacja, to nie wiadomo, co by się stało. No, ktoś może powiedzieć, że wtedy policja by się inaczej przygotowała. Ale w każdym razie na własne oczy i stosunkowo z bliska widziałem, jak łatwo sforsować nawet takiej awanturującej się grupie bramę tego budynku. Nie tak, mówiąc o tym, że były bodajże trzy kradzieże, napady na bank w Parlamencie Europejskim w ciągu ostatnich kilku lat. I to też coś o czymś mówi. Ale znają panowie, pytałam się też pod tym kątem, czy znają panowie te dzielnice, które uchodzą za najbardziej niebezpieczne? Skarbek, Molenbeek, Saint-Jos, te, które właśnie są w największym stopniu, powiedzmy, zdywersyfikowane etnicznie. Znaczy, trzeba od razu powiedzieć, że akurat te dzielnice są bezpieczne, bo trudno sobie wyobrazić, aby właśnie tam nastąpił jakiś atak. Natomiast jeżeli chodzi o Brukselę i strukturę, jest tu tyle obiektów spektakularnych, a o spektakularność w zamachach chodzi, że rzeczywiście nie wolno tego problemu lekceważyć. To znaczy, każde lekceważenie możliwości terrorystów kończy się niestety ofiarami i zagrożeniami. To, co mnie zmartwiło w odniesieniu do Paryża, to to, że terroryści działali po pierwsze w sposób tak bardzo bezwzględny, że ten atak dotknął przede wszystkim młodych ludzi, że wybierano miejsca, które wcale nie są związane ani z polityką, ani z jakąkolwiek aktywnością. Ani nawet z turystyką. Po prostu. I muszę powiedzieć, że ta bezwzględność, właśnie ta taka też, takie wielkie zdeterminowanie do tego, aby wszyscy czuli się niebezpiecznie, jest przerażająca. I ja tego absolutnie nie tylko nie mogę zrozumieć, ale uważam, że tego typu akcje, zachowania i zagrożenia powinny trafić na twardą odpowiedź. No a co Unia Europejska może w tym momencie zrobić? Tutaj niedawno, dwa dni temu bodajże prezydent Francji, François Hollande, powiedział o tym, że powinno się wykorzystać klauzulę wzajemnej obrony. Na czym miałoby to konkretnie pomagać? Jak Unia, która nie ma tak naprawdę ukonstytuowanej i aktywnej polityki obrony, może w tym momencie wystąpić? Sama Unia to nic szczególnego nie zrobi, a na temat wspólnej polityki obronnej mam zupełnie odrębny pogląd. Znaczy, mówiąc najkrócej, po prostu uważam, że jeżeli większość naszych państw jest sprzymierzona w przymierzu atlantyckim, to po pierwsze, no te państwa, które pozostają neutralne, no takie jak Szwecja czy Austria, po pierwsze one nie będą uczestniczyć w żadnych wspólnych przedsięwzięciach, więc żadna wspólna polityka, czy Irlandia, która fundamentalnie traktuje, ich statusu nie naruszy, a z drugiej strony nie ma sensu, żebyśmy my dublowali aktywność Przymierza Atlantyckiego i tak naprawdę wspólna polityka państw europejskich
w dziedzinie obrony, to powinna być wspólna inicjatywa europejska, wspólna inicjatywa naszych państw wewnątrz Przymierza Atlantyckiego. To jest pokazywanie tej naszej odpowiedzialności. Jeżeli pewnego dnia mielibyśmy na przykład wzmacniać bezpieczeństwo Estonii czy Łotwy, to w moim najgłębszym przekonaniu, w połowie przynajmniej, to powinno być dzieło państw europejskich, żeby pokazać, że my nie jesteśmy protegowanymi, ale że bierzemy współodpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. Więc powtórzę jeszcze raz, Europa tutaj niczego szczególnego nie zrobi. Natomiast Francja ma dobrą armię. Francja ma bardzo dobrą armię. W ogromnym stopniu na odpowiedzialności Francji opiera się bezpieczeństwo Afryki Zachodniej. Oni potrafili skutecznie interweniować w Republice Środkowej Afryki. Ja przypomnę, że tam doszło do manifestacji związanych z interwencją francuską, ale w tym sensie, że do manifestacji mieszkańców stolicy domagających się szybszej interwencji Francji, żeby Francja szybciej przeszła ich bronić przed bojówkami muzułmańskimi nadciągającymi z północy. Oni potrafili skutecznie interweniować w Mali, mają bardzo duże poparcie w Afryce Zachodniej i w moim przekonaniu Francja jest przygotowana do reakcji, może szukać partnerskiej współpracy z innymi państwami europejskimi. Natomiast Unia Europejska, ja nieprzypadkowo mówię o bezpieczeństwie tego budynku, że ona jest bardziej zdolna do paraliżowania aktywności państw europejskich, a nawet ich współpracy, niż do inicjowania jakichś określonych działań. No to, co się stało w Paryżu, to jest zagrożenie poważnie godzące w bezpieczeństwo Europy, dlatego że to jest przeniesienie wojny, którą prowadzi kalifat ISIS z Bliskiego Wschodu właśnie na kontynent europejski. Ja dzisiaj nawet pytałem w Komisji Praw Obywatelskich, był u nas przedstawiciel Europolu, czyli tego zaczątku, taki na poły policji, na poły wywiadu Unii Europejskiej. Pytałem go, jak on ocenia zasięg społecznej infrastruktury ISIS, bo wiemy mniej więcej, ilu ochotników z Europy, ilu muzułmanów z Europy jedzie tam na Bliski Wschód, żeby tam brać udział w tych agresywnych działaniach. No to jest około 250 Belgów, 20 paru urodzonych czy wychowanych głównie za granicą Polaków. Ogólnie biorąc, przyjmuje się, że nawet 20% ich sił to są ochotnicy z Europy. Ale ja pytałem go, jaka jest baza społeczna? W ilu konkretnie, przynajmniej szacunkowo, w ilu meczetach mówi się, że te akty terrorystyczne są słuszne? W ilu meczetach odmawia się ich potępienia? W ilu meczetach potępia się, ale mówi jednocześnie, że jest to sprowokowane przez Zachód i tak dalej. No powinniśmy mieć wyobrażenie, ile jest organizacji społecznych, które wspierają to wszystko. Ile jest forów czy stron internetowych, które biorą w tym udział. No niestety żadnej informacji nie dostaliśmy i w moim przekonaniu sytuacja jest naprawdę poważna, dlatego że ci ludzie zmierzają do tego, żeby no, podjąć konfrontację z Zachodem, doprowadzić do wyeliminowania nastawionych na dialog z Zachodem sił w świecie islamu, tak jak niestety arabska wiosna doprowadziła do upadku takiego rządu w Tunezji czy do przejściowego upadku w Egipcie. Na szczęście to zostało w jakiś sposób naprawione przez marszałka al-Sisi. No w samej Belgii to kilka lat temu zalegalizowana partia o nazwie Islam, która poza tym, że domaga się żywności halal w stołówkach, w oczywiście tradycyjnych nakryć głowy dla kobiet, możliwości noszenia, także nawołuje do prowadzenia aktywnego świętej wojny. Z mojego punktu widzenia to jest oczywiście absurd, bo jeżeli Europa daje możliwość, w niektórych wypadkach państw zaprasza, to ci, którzy są zapraszani, powinni szanować naszą kulturę, nasze wartości i nie przyjeżdżać z intencjami rozbijania tego, co z takim trudem w Europie zbudowane. Patrzę na zachowania nie tylko terrorystów, bo to są zachowania skrajne, ale także tych, którzy są od czasu do czasu obywatelami normalnie funkcjonującymi z pewną obawą. Bo jednak podważanie wartości gospodarza, rodziny, która przyjmuje, jest groźne z punktu widzenia skutków, niestosowne z oczywistych powodów, ale także podważa sens właśnie tego procesu. Nieprzypadkowo w Polsce, czy w tej chwili także w Niemczech, tak wielka część społeczeństwa odmawia przyjęcia uchodźców. Ja jestem zwolennikiem solidarności w tej materii, ale muszę powiedzieć, że trzeba zrozumieć,
skąd się biorą te obawy, skąd się bierze ta niechęć i że sami uchodźcy dostarczyli sporo powodów do tego, aby ich tak ciepło już nie przyjmować. No tak, jeżeli się ostatnio okazało, że w Turcji ujawnili, że w obozie w Turcji było aż 8 potencjalnych terrorystów, jeżeli się okazało, że 3 z uczestników zamachu w Paryżu zameldowało się jako uchodźcy w Macedonii, Chorwacji i później na Węgrzech, to też daje to powód do niepokoju. Tak, tu jedna uwaga, bo pojęcie potencjalny terrorysta jest bardzo nieprecyzyjne. Ja ostatnio próbowałem namówić tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo Europy, aby spróbowali to zdefiniować. Nie dla mnie, tylko zdefiniować właśnie po to, abyśmy zobaczyli, jak są przygotowani do tej weryfikacji. Czekam na odpowiedź, ale potencjalny terrorysta różni się od terrorysty dość poważnie. Natomiast istotne jest, aby państwa, które mają przyjąć jakąś ilość uchodźców, emigrantów, dokładnie wiedzieli, jak jest zdefiniowany ten potencjalny terrorysta, aby świadomość służb i gospodarzy była na bardzo wysokim poziomie. A tymczasem, według mojej oceny, tak dziś niestety nie jest. A pan wierzy w tę odpowiedź wspólną Unii Europejskiej na zagrożenie terrorystyczne, że jest możliwa taka odpowiedź? Czy też uważa pan, jak pan marszałek Jurek, że jednak każdy z krajów powinien się zdać na własne wojsko, na własną policję? To nie jest możliwe. Trzeba pamiętać, że terroryzm ma ten mianownik taki bardzo globalny. I my możemy odpowiadać oczywiście indywidualnie i musimy w poszczególnych państwach. Natomiast ta odpowiedź będzie absolutnie wystarczająca. Trzeba pamiętać, że zagrożenie terroryzmem, które pojawia się tu w Europie, w Paryżu, w Londynie, w Brukseli, etc., etc., ma pochodzenie zewnętrzne. To jest jednak Bliski Wschód, to jest jednak Syria, to jest Afganistan, to jest także Irak. Także Iran. I trzeba pamiętać, że jeżeli nie będą prowadzone rozmowy na wysokim szczeblu dyplomatycznym i nie będą prowadzone działania militarne, tam gdzie mamy ewidentne prowadzenie działań wojennych, to tu w Europie sobie nie poradzimy. No, trzeba pamiętać także o przewadze liczebnej. Proszę zwrócić uwagę, jak się rozwijają społeczności, o których w chwili obecnej mówimy. Jaki Europa przeżywa kryzys demograficzny. Trzeba też pamiętać, że ta determinacja wynika także z różnic kulturowych. Nie chciałbym powiedzieć różnic religijnych, bo one od czasu do czasu są fatalnie interpretowane, co zawsze jest bolesne, w skutkach także. Natomiast istotne jest, żeby Europa po pierwsze była solidarna, żeby była szybsza w reakcjach, bo jest bardzo wolna, żeby poprawić te procesy decyzyjne, które dotyczą NATO i NATO w Europie, bo te procesy decyzyjne są bardzo często niestety niezwykle złożone. Jest bardzo wiele ośrodków podejmowania tych decyzji i ośrodków koordynacyjnych i patrzę na te rzeczy z wielkim niepokojem. Mam nadzieję, że szczyt NATO w Warszawie w przyszłym roku da pewne instrukcje do działań, dlatego że szczyty NATO do tej pory zawsze były z takim sporym opóźnieniem w stosunku do zdarzeń, które obserwowaliśmy chwilę później. Tak. Ja sprecyzuję swoje stanowisko. Nie mówię o tym, że instytucje europejskie nie powinny nic robić, a mówię o tym, że one nic nie zrobią, dlatego że pod koniec kwietnia Rada Europejska podjęła bardzo właściwą decyzję o tym, żeby zwalczać infrastrukturę przemytu ludzi na miejscu, w portach, tam gdzie ona podejmuje swoje działania. I przez pół roku właściwie nic nie zrobiono. I to nie jest kwestia, tak jak mówi minister Zdrojewski, skomplikowanego charakteru procesu decyzyjnego. Dlatego, że sprawa została przekazana Komisji Europejskiej. Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu operacji. Ona się nazywała najpierw UNIFOR MED, a teraz się nazywa SOFIA. Podzielono ją na 3 etapy, tylko że właściwie to, na co się zdecydowaliśmy jako państwa Europy pod koniec kwietnia, czyli niszczenie po prostu tych łodzi, zanim namówią do tego, żeby ludzi na nich zawadować, tych dziurawych łodzi i tak dalej, całej tej infrastruktury przemytniczej. To, na co się wtedy umówiliśmy, tak naprawdę to ma być dopiero 3 etap tej operacji, który nie wiadomo kiedy nastąpi. Czyli właściwie tu, gdzie powinniśmy być bronieni, gdzie Unia Europejska powinna nas bronić, bo to jest główny sens zawierania Unii państw, bronić poszczególne państwa, to po prostu się nic nie robi. A tymczasem my jesteśmy w takiej sytuacji. Niedawno mieliśmy rozmowy z Turcją. Właściwie tego tematu wspólnego zwalczania infrastruktury nielegalnej imigracji
w ogóle nie podjęto. Tymczasem my tylko musimy czekać, aż oni swoją aktywność z wybrzeży Morza Egejskiego, czyli z zachodnich wybrzeży Turcji, przerzucą na wybrzeża północne, czyli na Morze Czarne, już mamy otwarty szlak do Polski, do Rumunii, na Słowację, przez Ukrainę. I dlatego Polska powinna zdecydowanie się domagać, żeby takie operacje właśnie jak Sofia były naprawdę realizowane. Tylko problem nie polega na tym, że ktoś nie chce, żeby one były realizowane. Tylko problem polega na tym, że Unia Europejska nie jest nastawiona na obronę swoich państw, tylko na przykład na wielkie operacje dyslokacji i rozsyłania imigrantów po Europie. A nawiasem mówiąc, Polska oczywiście, że powinna przyjmować uchodźców chrześcijańskich. Ja w ogóle nie rozumiem tej dyskusji. My dyskutujemy, czy wypełniać polecenia Unii Europejskiej, czym się przeciwstawiać. My powinniśmy w ogóle to ignorować, realizować naszą narodową politykę solidarności, kierując się względami ludzkiej odpowiedzialności i na każdym posiedzeniu Rady Europejskiej czy Rady Unii po prostu pokazywać to. No, przyjęliśmy już 1000 uchodźców chrześcijańskich, przyjęliśmy 2000. Ci ludzie na przykład, no co jest coraz więcej doniesień policji niemieckiej, że ci ludzie, to znaczy chrześcijanie, którzy uciekali z północnego Iraku, że oni są zagrożeni w obozach dla uchodźców, dlatego że są atakowani przez imigrantów muzułmańskich. Ich trzeba stamtąd zabrać. To nie jest daleko, to jest naprawdę kilkaset kilometrów. I naprawdę zakończmy tę dyskusję. Nie czekajmy, czy Unia nam na jakieś tam polecenia albo zajmowanie się tymi poleceniami. Po prostu Polska powinna realizować swoją politykę solidarności, a na próby ingerencji w naszą politykę społeczną Unii Europejskiej powiedzieć zdecydowanie nie. Oczywiście, no jeżeli Francja czy Niemcy, znaczy no Niemcy przede wszystkim, Francja to jestem pewien, że już nie, ale jeżeli Niemcy chcą przyjmować imigrantów muzułmańskich, to niech ich przyjmują, to jest ich dobre prawo. Jeżeli Belgia chce, no oczywiście też ma do tego prawo, no multikulti obliżno. No więc niech to robią. Natomiast my powinniśmy się kierować naszą narodową polityką solidarności, odciążyć te obozy dla uchodźców po prostu z chrześcijan. Tylko, że panie marszałku, pamięta pan, co się stało w przypadku Fundacji Esteras, która ściągnęła Syryjczyków i okazało się, że kilku z nich zaraz po tym, jak się jakoś w Polsce zadomowiło, natychmiast przedostało się do Niemiec. Oczywiście, czy nie ma ryzyka, że ci uchodźcy, jak już dotrą nawet do Polski, albo ich nie, czy będą to chrześcijanie? Bardzo trafna uwaga, pani redaktor. Tylko ja uważam, że w wypadku Estery, która odegrała swoją rolę, bo ci ludzie są bezpieczni, no oni wyjechali z Damaszku na ogół, gdzie w tej chwili prześladowań nie ma, ale gdyby padł, no to tak jak przepowiadał swego czasu i ostrzegał przed skutkami minister Waszczykowski, to mogłoby tam dojść do rzezi chrześcijan i alawitów. Więc oni wyjechali z Damaszku i są dzisiaj pewnie tam głównie w Londynie, czy w Niemczech, pewnie nawet w części Wielkiej Brytanii. No oczywiście to bardzo niedobrze, ale dlatego ja uważam, że po pierwsze nie ta metoda, którą tam zastosowano, ale to mówię, to też była rzecz dobra, ale podjęcie jak najszybciej współpracy z organizacjami charytatywnymi chrześcijańskich kościołów wschodnich i przesiedlanie ludzi nie z Damaszku czy z innych dużych miast, ale przesiedlanie ludzi z obozów dla uchodźców, chrześcijan, którzy tego potrzebują, do Polski. Pokazywanie Unii Europejskiej, my nie potrzebujemy waszych pouczeń i nie będziecie decydować, kogo my chcemy w Polsce osiedlać. Tu jedna korekta, jedna niezgoda. My nie możemy zaczynać rozmów od tego, że nie będziemy rozmawiać, że nas to nie interesuje, że nas to nie dotyczy, że do nas nie chcą, że my tylko ewentualnie chrześcijan. To znaczy, jeżeli Polska postawi sytuację właśnie w ten sposób, to spotkamy się z podobną odpowiedzią w innych tematach, w innych zagadnieniach. Więc my musimy wykazywać tu po pierwsze deklarowaną solidarnością w problemie, który niewątpliwie występuje, i także pokazywać właśnie te utrudnienia, które są obiektywne. No fakt, że uchodźcy nie chcą do Polski, tylko przede wszystkim do Szwecji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii, jest faktem. Jest faktem, nie jest wymysłem, jest faktem. Druga rzecz, jeżeli Unia Europejska na pewnym etapie interweniuje i też proponuje w skutku, że skoro uchodźcy będą w obrębie jakichś kwot podzieleni na poszczególne państwa, to ci uchodźcy, którzy zostaną przyjęci przez określony państw, tracą automatycznie wszystkie przywileje, zasiłki, możliwości pracy, etc., jeżeli dany kraj opuszczą. Jeżeli tych rygorów w ogóle nie będzie, to nie będzie szans na solidarność w obrębie tego też problemu. I ostatnia rzecz, dla mnie też taka bardzo istotna i ważna. Zbliża się kolejny dość poważny kryzys, kryzys ekonomiczny, kryzys finansowy. Według mojej wiedzy nie będzie on tak głęboki jak ten sprzed 7-8 lat, natomiast on będzie dość szeroki. Trzeba pamiętać, co się dzieje w Chinach, trzeba pamiętać, że mamy tam też
ogromny potencjał właśnie taki kryzysowy, jeżeli chodzi o Europę i Stany Zjednoczone. Trzeba pamiętać, że w przyszłym roku jest bardzo ważne referendum w Wielkiej Brytanii. Czy Wielka Brytania pozostaje w Europie, czy w Unii Europejskiej, czy też nie. Mamy niezakończony problem finansowy Grecji. Mamy konflikt ukraiński, który fatalnie, że schodzi na plan dalszy, jest mniej widoczny, a jest kluczowy dla tej rodziny europejskiej, pomimo tego, że Ukraina cały czas jest poza tą rodziną europejską. I do tego mamy uchodźców, o których często... Zdecydowane Bałkany. Właśnie. I dla mnie bardzo ważne jest zdefiniowanie tego problemu bardzo precyzyjnie. Trzeba pamiętać, że 80% tych uchodźców to nie są nowi uchodźcy. To są ci, których status uchodźców, migrantów, był określony przez kilkanaście ostatnich miesięcy. To są osoby, które już od pewnego czasu przebywały w Turcji, przebywały na Bałkanach, przebywały w obozach uchodźców, a nie znalazły się na skutek wojny. Proszę zwrócić uwagę też, że znaczna część tej grupy to nie jest grupa, która wyszła z obszaru objętego wprost wojną. Oni stanowią mniejszość. To są grupy, które są w obszarach generalnie rzecz biorąc bezpiecznych. I to mnie bardzo niepokoi, bo to trzeba definiować. Ale mam pan na myśli, przepraszam, że przerwę, bezpiecznych w obszarach na terenie samej Syrii czy Iraku, czy po prostu, czy w ogóle myśli pan o ludziach, którzy po prostu są zwykłymi ekonomicznymi imigrantami, a chcą się dołączyć do grupy uchodźców? W tej grupie można powiedzieć, że migranci dominują nad uchodźcami. Znaczy grupa uchodźców w grupie migrującej jest nieduża. Na pytania, jakie te proporcje są, nie utrzymujemy odpowiedzi, więc ja też nie będę strzelać. Natomiast wystarczy popatrzeć na statystyki policji, tam gdzie oni są definiowani. I na przykład, jeżeli chodzi o Bawarię, zwłaszcza Monachium, to było bardzo precyzyjnie zdefiniowane. 70% to byli młodzi mężczyźni przed 30 rokiem życia, bez rodzin. 70%. To są oficjalne statystyki w jednym miejscu. Czy ta proporcja może być przerzucona na całą grupę? Nie wiem, ale chciałbym wiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że trzeba pamiętać, iż właściwe definiowanie problemów jest pierwszym warunkiem właściwej recepty na ten problem. No i trzeba go zdefiniować w klarownych kryteriach. No jeżeli mówimy, że będziemy przyjmować chrześcijan, to czym pomagamy Niemcom, odciążając te obozy? No po drugie, no nie możemy rezygnować z czegoś, co jest naszym prawem już nie tylko traktatowym czy konstytucyjnym, ale uzgodnionym nawet w decyzjach unijnych. Dlatego, że jeżeli w czasie tej decyzji dyslokacyjnej no, przyjęto założenie, że państwa definiują kryteria związane ze zdolnością asymilacji i tak dalej, no to musimy to wykorzystywać. Dlatego naprawdę nie bądźmy bardziej unijni od samej Unii. Polska musi powiedzieć zdecydowanie, że będzie prowadzić swoją narodową politykę solidarności, przyjąć jej kryteria związane z bezpieczeństwem, związane z względami ludzkimi i również no, powinniśmy powiedzieć, kogo nie chcemy przyjmować. Nie chodzi o to, myśmy przyjęli bardzo dużo muzułmanów, więcej niż ktokolwiek inni po wojnie czeczeńskiej. No teraz po prostu powinniśmy pomóc chrześcijanom, dlatego że my w ogóle nie rozmawiamy o tym, jak tą kwestię podjąć. Ja się obawiam tego, że jeżeli pewnego dnia Europa skończy dyskusję o problemie uchodźców, to sytuacja chrześcijan, którzy w 90% porzucili Irak, nadal będzie nierozwiązana. Więc mówię, naprawdę zostawmy to i jeszcze raz powtarzam, na każdym posiedzeniu Rady Europejskiej czy Rady Unii pokazujmy, co my robimy. Tylko zastrzeżmy sobie, tak jak parę innych krajów, które ma zasadę wyłączenia z polityki migracyjnej, Dania, Wielka Brytania, no, że my po prostu realizujemy te cele na sposób narodowy, samodzielnie. I ostatnie pytanie, proszę niestety o szybką odpowiedź, bo nas czas pogania. Wspomniał pan minister już o tym, że jest ryzyko, że Ukraina zostanie zepchnięta na drugi plan i staje się tak rzeczywiście, bo nagle prezydent Rosji, prezydent Putin staje się równorzędnym partnerem do dyskusji, obrońcą Europy przed bojówkami państwa islamskiego. I na ile jest realne to, że właśnie teraz, kiedy Putin jest potrzebny Europie lub Europie się wydaje, że jest jej potrzebny, zapomni się o Ukrainie, dając carte blanche w Rosji. Mały zawsze mniej może. Ukraina nie jest małym krajem, natomiast przy tej skali problemu rzeczywiście jest spychana na plan dalszy.
Zwłaszcza, że w tej chwili troszeczkę sytuacja się ustabilizowała. To jest bardzo pozorne ustabilizowanie, ale jednak z punktu widzenia Paryża, Brukseli, Strasburga ten fakt jest właśnie tak traktowany, czy tak opisywany. Ja się bardzo martwię o Ukrainę, bo muszę powiedzieć, że Ukraina, jeżeli chodzi o głównego sojusznika, ma przede wszystkim w Polsce. I Polska musi dopominać się o Ukrainę w każdej sytuacji, nawet od czasu do czasu kosztem swoich innych interesów, bo ten interes związany z stabilnością na Ukrainie jest dla nas priorytetem. I druga rzecz bardzo ważna, zajmuję się Białorusią także. Widzę, jak Białoruś 4 czy 5 lat temu, czy 6 lat temu była ważną kwestią tu w Brukseli. W chwili obecnej mamy zawieszenie sankcji, przyjęcie, iż wybory odbyły się w warunkach względnego spokoju, że więźniowie polityczni opuścili więzienia, że nie ma więźniów politycznych na Białorusi w chwili obecnej i że z tego wyciąga się od razu następne wnioski. Ja bardzo zawsze przestrzegam przed tym, aby nie doceniać uwolnienia więźniów politycznych, ale też przeceniać ten fakt. Polska musi być bardzo konsekwentnym państwem, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, dbać o swoją pozycję, nie szarpać się w oczekiwaniach i starać się konsekwentnie dążyć do tego, aby nasza pozycja była bardzo, bardzo wiarygodna. Niestety Zachód popełnił bardzo poważne błędy i gdybyśmy właściwie zareagowali na aneksję Krymu, to dzisiaj nie mielibyśmy tego problemu, o którym mówi pani redaktor. Ja od początku mówiłem, że kluczem nie są sankcje, bo co to za sankcje, jeżeli na przykład trwa budowa Nord Stream 2? Jeżeli jeszcze wzmacnia się okrążenie energetyczne Polski, tak, państw bałtyckich, co to są za sankcje? Ja mówiłem od początku, że tak naprawdę ważne są kwestie równowagi strategicznej i że odpowiedzią na zajęcie Krymu powinno być szybkie przyjęcie Gruzji do NATO, to znaczy w każdym razie pokazanie takiej mapy, która pokazuje cel i to w zasięgu przewidywalnym i wzmocnienie obronności tych krajów sojuszu, które są najbardziej zagrożone, to znaczy Łotwy i Estonii. I gdybyśmy rok temu czy dwa lata podjęli decyzję o tym, że jest poważny kontyngent wojsk Przymierza Atlantyckiego w Estonii, no to dzisiaj już by problem był do pewnego stopnia załatwiony, równowaga była przywrócona. Jeżeli mielibyśmy mapę drogową wejścia Gruzji do NATO, to mówię, to też byłaby sprawa, a te sankcje co? W tej chwili Rosja potrzebna i sprawa upada. A druga rzecz to jest tak naprawdę stwarzanie Rosji koniunktur. Gdyby nie absurdalne założenie, że prowadzimy jakąś krucjatę przeciwko Asadowi, że nie można zawrzeć pokoju z rządem Asada. No dobrze, gdyby był obalony, no ale nie udało się go obalić. Żadna wolna armia syryjska okazała się siłą pozorną. Al-Nusra okazała się częścią, najpierw częścią Al-Kaidy, potem częścią w gruncie rzeczy ofensywy państwa islamskiego. W momencie, kiedy się okazało, że Asada nie można obalić, to trzeba było zawrzeć pokój, skrócić front i kontynuować wojnę z państwem islamskim. Tak naprawdę przez tą ideę tej krucjaty stworzono okazję Putinowi do tego, żeby zaangażować się tam i zaoferować się Zachodowi jako sojusznik. Krótko mówiąc, problemy trzeba rozwiązywać, a nie odkładać ich rozwiązania. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.